No nic, wracam do tych kiepskich. Najlepszą przygodę, jaką miałem, to znaczy wtedy ona była bardzo przykra, ale teraz coś się z tego śmieję. Oczywiście było jak ja raz jem sobie śniadanie w hotelu i podchodzi do mnie jakiś taki człowiek i mówi: panie Andrzeju, czy ja mogę prosić autograf? Już byłem zadowolony, że nie mówi Fertek, czy tutaj mi autografa. No więc napisałem mu Józkowi, Zbyszkowi, Frankowi, Krzyśkowi, czy tam innym Zbyszkowi, Andrzej Grabowski, na co on z uśmiechem odebrał ten autograf i powiedział: bardzo panu dziękuję i chciałbym panu jeszcze bardzo podziękować za to, że spotkałem większego idioty niż tam jestem. Taki mi komplement sprawił. No takie to są przyjemności bycia Fertkiem Kiepskim, no ale to Włodek Matusza grający w Lebanii księdza, za to wszystkie kobiety u niego chcą się spowiadać. No. Ale chyba ma trochę lepiej, no nie wiem, a Artur Szmijewski, znowu z kolei wszyscy u niego chcą się leczyć, bo w Leśnej Górze nikt nie umarł przecież, no taki szpital, że mamy Polski, świetnie.